No bo ciężko będzie wymagać od pracowników, żeby byli odważni, szli do przodu, nie przełamywali wszystkie bariery i po prostu rozwijali się dalej, jeżeli menadżer na przykład tylko o tym mówi, ale nie daje przykładu. Jeżeli będziesz miał sztucznie wypunktowane po prostu pytanie 1, 2, 3, 4, gdzie one się kompletnie nie odnoszą do tego, o czym mówił przed chwilą twój rozmówca, no to on wyczuje, że chyba ty szukasz w tym jakimś interesu dla siebie, a niekoniecznie jesteś zainteresowany jego treścią. To, że jesteśmy non-stop oceniani, to jest przykre, ale tak jest. Niestety, że jesteśmy non-stop oceniani, ale jeżeli wkładam w to serducho i pasję, to ktoś w końcu mnie zauważy i odkryje. Uczelnia Azbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Dzień dobry, ja nazywam się Wojciech Bizup i mam przyjemność gościć tutaj Patryka. Z Patrykiem porozmawiamy o prokrastynacji, porozmawiamy również o problemach, które występują w zespole i w szczególności z tego materiału skorzystają przedsiębiorcy, menedżerowie, którzy zarządzają swoim zespołem, a więcej opowie nam Patryk Gąsiorek. Dzień dobry. Patryk jest tancerzem, jest trenerem tańca, jest też trenerem mentalnym i pomaga zespołom właśnie w lepszej komunikacji. Może zacznijmy od tego terminu trudnego dla pewnej części odbiorców. Czym jest w ogóle ta prokrastynacja? O co tutaj chodzi? Prokrastynacja to jest po prostu tak naprawdę tendencja do odwlekania w czasie, tak? Czyli odkładamy pewne pomysły, które nam wpadają w głowie, chcemy coś zrealizować, no ale wiecznie przez strach, być może cokolwiek innego, odkładamy, tak, samorealizację. Ja słyszałem taką definicję prokrastynacji, że to jest strach, że po zderzeniu z rzeczywistością okażemy się nie tak fajni, nie tak atrakcyjni, jak nam się wstępnie w głowie wydaje. Czy możesz się z tym zgodzić, jakoś odnieść? Tak, no to też prawda, gdybyśmy wszystko robili jakby idealnie, to też nie byłoby strachu, a zawsze podnosząc jakby przedsięwzięcie jakiekolwiek nowe, napotykamy jakąkolwiek, nawet małą, ale porażkę. Pierwsze potknięcie i ludzie często zapominają o tym, żeby iść dalej. Jak uczyliśmy się chodzić, tak samo. Potknęliśmy się nieraz, ale finalnie chodzimy. Mhm. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć, że pierwszym krokiem do rozwiązania danego problemu jest dobre jego zdefiniowanie, to co się dzieje? Co jest przyczyną tego, że zaczynamy prokrastynować? Gdzie powinniśmy szukać rdzeni tego problemu? Dobre zdefiniowanie. Tylko właśnie, żeby skupienie nie poszło tylko na problem, okej, jest problem, tylko jakie rozwiązanie na to? I wtedy cały fokus, energię przekuć w to, jak to rozwiązać, i za tym idzie działanie. Mhm. I teraz część osób może się zastanawiać, czy faktycznie prokrastynacja, problemy właśnie z wykonywaniem pewnych rzeczy, które mamy na liście, dobrze wiemy, że mamy je robić, coś takiego posiadamy, to czy z tym zmagają się wszystkie osoby, czy są jakieś wybitne jednostki, których ten problem nie dotyczy? Socjopaci być może tutaj w tym wypadku, ale wszyscy dlatego, że jesteśmy empatyczni, mamy swoje emocje, uczucia tak naprawdę, każdy odczuwa strach. Więc to jest całkowicie normalne. Frustracja, która może się pojawić z jakimkolwiek pierwszym niepowodzeniem, jest całkowicie w porządku. Pytanie, czy coś z tym robimy, czy chcemy z tym zostać. Gdybyś miał popatrzeć sobie właśnie na menedżerów, o których tutaj wspomnieliśmy, czy przedsiębiorców, którzy również są menedżerami z racji pełnionej roli w zespole, to czy taki menedżer może jakoś pomóc swojemu zespołowi, jakiemuś jednemu pracowniku lub grupie pracowników, któremu przekazuje pewne zadania, a te zadania z jakiegoś to powodu są odwlekane w czasie i właściwie na nigdy nie realizowane i dopiero później spoglądamy jako menedżerowie pod dywan i tam się okazuje, że tam kilka trupów jest pod tym dywanem ukrytych, zasypanych. Co taki menedżer może zrobić, żeby pomóc? Może generalnie zarazić na przykład wiarą bądź odwagą swoich pracowników w dany projekt. Jeżeli chcą coś zrealizować i widzą menedżera, który wierzy w to, co mówi, wierzy, co przekazuje i widzi, ma wizję na to, co chce zrealizować, ludzie też prędzej za nim pójdą, bo mu właśnie wierzą. Tak samo jeśli będą widzieć odwagę. No bo ciężko będzie wymagać od pracowników, żeby byli odważni, szli do przodu, nie przełamywali wszystkie bariery i po prostu rozwijali się dalej, jeżeli menadżer na przykład tylko o tym mówi, ale nie daje przykładu. Czyli w tym momencie ważniejsza jest dla mnie jakby praca z takim zespołem przez przykład, a nie wykład. Mhm. Jest znacznie bardziej skuteczny. Czyli tak jak chyba Walkiewicz powiedział, żeby zapalać innych, to samemu trzeba płonąć. Dokładnie. Wspomniałeś bardzo ważną kwestię. Wspomniałeś o komunikacji, czyli menedżer musi pewne rzeczy przekazać. I tu pojawia się szereg problemów, które wynikają z komunikacji w zespole. I to jest taki temat niby ogólny, ale jednak, który jest często źródłem wielu problemów, wielu kłopotów, które się z tego wyłaniają. Jakie tutaj masz podpowiedzi albo jakie też widzisz problemy i ewentualne rozwiązania, tak żeby dać naszym widzom konkretne tipy
Tak na teraz. Myślę, że najczęstszym problemem, i też ja ostatnio się coraz częściej tym spotykam, że jest różnica między słuchaniem a słyszeniem. Czyli często jest tak, że słyszę, że mój pracownik ma jakieś problemy i tak dalej, ale ja już mam swoje własne rozwiązanie na to. Zamiast wysłuchać kogoś do końca, może to być relacja nawet kolegi z kolegą, może to być relacja pracownik-pracodawca. W każdym razie, jeżeli mówimy o jakichś niejasnościach, jakichś problemach, wysłuchać się do końca i potem być może razem albo z jednej strony jakieś jakby rozwiązanie na ten problem znaleźć. A nie, że w trakcie mówienia ja już wiem, o Jezu, to już wiem, jak to się skończy. Mm-hmm. No i właśnie często nie wiemy jeszcze, jak dana sytuacja się skończy, po prostu przewidujemy. Często być może nie w tą stronę, co powinno. I stąd też komunikacja potem bywa błędna niestety między ludźmi. Bo jeden widział taki finish, a drugi takie zakończenie. Z tego, co słucham, to jesteś fanem rozmawiania z ludźmi, dokładnego ich słyszenia i rozwiązywania na tej podstawie problemu, żeby wysłać pełne zdanie. Czy masz jakieś swoje takie podpowiedzi, narzędzia, mechanizmy, rozwiązania, które tobie pomagają lepiej pracować z ludźmi, a wszystko, co robimy, to jest jakaś praca z ludźmi? Czy bardziej patrzysz na narzędzia internetowe i dobrze się komunikujesz mailowo, czy wideokole, czy właśnie umawiasz się na tak zwane kawa, uśmiech, ciastko, tak żeby się z kimś spotkać i pogadać w cztery oczy. Jakie są twoje metody na to, na dobrą współpracę w dzisiejszych czasach zwariowanych troszeczkę? Jeśli chodzi o takie internetowe rozwiązania, uwielbiam słuchać wywiadów z przeróżnymi ludźmi, szczególnie ludzi, którzy występują na scenie, ale niekoniecznie są po prostu mówcami motywacyjnymi, tylko po prostu występują publicznie. A z takich codziennych spraw życiowych, bym powiedział, jest zwykła ciekawość ludzka. Czyli to, że ja poznaję takiego Wojtka, na przykład dzisiaj, i nie stwierdzam, okej, mam marynarkę taką i już zaczynam oceniać, tylko poprzez zadawanie pytań jestem w stanie Ciebie bardziej poznać. Wtedy jakby Ty też chętnie opowiadasz, ludzie Cię czują wtedy bardziej też docenieni, bo ktoś się nimi interesuje. A ja też mam dużą radość z tego, że kogoś mogę poznać. Patryk, jakie są pytania, które możemy zadać, żeby człowieka lepiej poznać? Bo w ogóle jest taki pewien problem, nawet na konferencjach, że ktoś do kogoś zagada i to takie niezręczne. Jak to zrobić, żeby w sposób zgrabny porozmawiać z kimś, zadać mu pytanie, będąc ciekawym? To, czy jakieś tutaj podpowiedzi w zakresie pytań masz takie uniwersalne być może? Jest bardzo prosta metoda, czyli zaczynamy od zwykłego, prostego, co u Ciebie słychać. Może być o pracy, może być o życiu, może być o rodzinie, o czymkolwiek. Jeżeli ta osoba mówi, to nie zrobić aha, tylko odnieś się do tego, o czym powiedział, czyli zadać kontynuujące pytanie jakieś. To już jeżeli mówił o rodzinie i albo swojej pracy, mówi, okej, to tej pracy teraz chcesz zrealizować, to odnieś się całkowicie do tej treści, o której mówi dany człowiek. Wtedy on też czuje, że był wysłuchany. A nie masz takiego poczucia, że czasami te rozmowy właśnie takie wzięte z niczego mogą być sztuczne? Czy jakby, wiesz, jakby są takie osoby, które podbijam na konferencjach i one zadają tam takie cztery wyuczone pytania, wszyscy dokładnie te same? Na pewnych śniadaniach networkingowych, których nazwy tutaj nie powiem, możemy tego bardzo mocno doświadczyć, tam wszystkich uczy się tych samych pytań. Jak uniknąć takiej sztuczności? Powiedzieli, żeby być ciekawym realnie drugiego człowieka, ale dla mnie to jest właśnie ciekawe z perspektywy komunikacyjnej, co zrobić, żeby uniknąć takiego efektu cringe'u, takiego dziwnego, wiesz, że zostaniemy jako taki typowy wypytywacz zinterpretowani. No właśnie to jest to, jeżeli będziesz miał sztucznie wypunktowane po prostu pytanie, jeden, dwa, trzy, cztery, gdzie one się kompletnie nie odnoszą do tego, o czym mówił przed chwilą twój rozmówca, no to on wyczuje, że chyba ty szukasz w tym jakimś interesu dla siebie, a niekoniecznie jesteś zainteresowany jego treścią, którą chce przekazać. No i wtedy ten cringe, o którym powiedziałeś, właśnie może się pojawić, no bo w sumie ma mnie chyba gdzieś, bardziej interesują go jakieś inne rzeczy, a to, o czym powiedziałem, może jest dla niego nudny. I stąd na przykład zaczynają się takie pojawiać, no, mylne być może komunikaty też w głowie sam. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Ja zastanawiam się, jak Ciebie słucham, czy te wszystkie rzeczy komunikacyjne, bo dobrze się wypowiadasz, masz dobrą barwę głosu, ciekawe, trafne wnioski, czy to są rzeczy, które wyciągnąłeś ze szkoleń, w których bierzesz udział, czy to jest coś, może jakiś taki naturalny talent, który wyłonił się już na etapie szkoły podstawowej? Jak to się dzieje, że człowiek, który no, jak się rodzi, to nie ma jakichś tam super umiejętności, ale właśnie, czy to jest wypracowane, czy to jest taki naturalny talent, jak to u Ciebie wygląda? Miło mi, że o to pytasz, bo to było tak naprawdę przez wiele lat od dziecka, to były kwestie moich własnych obserwacji i różne rzeczy, które zaczynałem stosować, obserwując ludzi, jak reagują po prostu na dane słowo, na dane zachowanie, na dany gest. Na odwzorowywanie ruchów, na przykład też jako tancerz, to dla mnie też było bardzo, bardzo świetną metodą.
I potem się okazywało, jak zaczynałem czytać książki właśnie rozwojowe, jak zaczynałem chodzić na wykłady, to wszystko mi się zaczynało potwierdzać, że miałem słuszne obserwacje. I usłyszałem od paru osób, że no właśnie w rozmowie, tak, że coś podobnego, co przed chwilą ty powiedziałeś do mnie. I stąd pojawią się, nie chcę z tym dalej walczyć, chcę w to iść. Jeżeli ludzie w tym widzą jakiś, nie wiem, pomysł na mnie, być, że tak powiem, idę w to. I dlatego postanowiłem też zostać trenerem mentalnym. Coraz modniejszy jest taniec. Bo ja widzę, że jest jakaś tak mnóstwo szkół tańca powstaje, ludzie chcą tańczyć, chcą się tego nauczyć. I jakbyś miał powiedzieć ze swojej perspektywy, właśnie w odniesieniu trochę do komunikacji, w odniesieniu do takich kompetencji biznesowych, to czego taniec nauczył cię o biznesie? Oj, otwartości bardzo na ludzi. Tam występowałem nieraz gdzieś przed sceną, gdzie tutaj szaleję, publiczność mam przed sobą, a ktoś po prostu siedzi i tak. Czyli, że są dalej, różne dalej, odbiory, nie? Tego, co robisz, tak? Że jakby... W ten sposób tak, ale się okazywało nagle, że przyszedłem kawałek dalej, no nie, zatańczyłem kawałek 2 metry dosłownie dalej i tam już jest ktoś, tak, tak, jest, jedziesz mocniej. Więc to też mi pokazało to, że swoją pracą, to jest, jakby to jest jedno, to, że jesteśmy non-stop oceniani, to jest przykre, ale tak jest. Niestety, że jesteśmy non-stop oceniani, ale jeżeli wkładam w to serducho i pasję, to ktoś w końcu mnie zauważy i odkryje. A drugie to jest to, żeby krok po kroku po prostu pracować na swój sukces, bo zdobywanie tych wszystkich klas po kolei, tych turniejów, gdzie mam ich prawie 100 za sobą, no czasami się przychodziło na trening i wracało do podstaw, że po prostu zaczynam rękę znowu prowadzić powoli, od nowa, podstawy, aż to ciało wypracuje się totalnie, całkowicie tak, jak powinno, no nie? Czyli wypracowanie przez trening, dużo szkoleń. Małymi krokami, kaizen. O, też tak, podejście właśnie w tej swojej ścieżce od tancerza aż do trenera mentalnego i radzenie sobie z presją. I to jest ostatnie pytanie, które chciałbym Tobie zadać, Patryku. Jak w ogóle jako trener mentalny, jakie możesz dać podpowiedzi, jak radzić sobie z tym, że różni ludzie mogą mieć różne zdanie na nasz temat i niekoniecznie to będzie zdanie obiektywne. To po prostu będzie ich jakieś tam widzimisię w odniesieniu do ich mapy świata. Nie pasujemy, jesteśmy niepasującym elementem. Jak sobie z tym poradzić, że właśnie różne osoby będą miały różne zdanie na temat tego, co robimy? Podziękować im. Podziękować im, bo być może nas zainspirują do czegoś. Nie muszą mieć racji. Okay? Bo tutaj każdy, wiadomo, ile jest ludzi, tyle jest prawd. Tak naprawdę mamy jakiś pomysł na siebie, mamy swoją wizję. Jeżeli ta uwaga jest konstruktywna, czerpmy z tego. Nie obrażajmy się na tego człowieka, bo on też może mieć swoją wizję. Być może nie skorzystamy z jego rad, być może postąpimy zupełnie inaczej, ale warto brać pod uwagę, dziękuję, pomyślę, zastanowię się nad tym. Dziękuję, nie wiem, to ciekawe. Dziękuję, że to zauważyłeś, po prostu. Wtedy też mamy taką ulgę, że... No, nie przyjmujemy tego na siebie, że to nie dotyczy stricte nas, tylko to jest jakby tej osoby zdanie, a my być może nawet i dla siebie coś z tego wyciągniemy. Myślę, że to jest bardzo terapeutyczne podejście, żeby wyciągać dobry wniosek i mieć jakiś swój punkt odniesienia z tego, że nawet ktoś może się nie zgadzać, może wręcz się mu nie podobać to, co robimy. Paradoksalnie, przepraszam, że się wtrącę, paradoksalnie z minusa robimy w ten sposób plus. Nie? Patryk, bardzo Ci dziękuję za tę wartościową rozmowę. Pytanie do Was, drodzy widzowie, jeżeli... Jakie Wy macie metody na to, żeby radzić sobie z tym, że inni mają właśnie inne zdanie na temat tego, co robicie? Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby odpowiedzieć na to pytanie, stworzyć taką bazę pomysłów w komentarzach. Ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych materiałach Hasbiro.